Haribol. Rade, rade, Haribol. Haribol. Rade, rade. Będziemy teraz kontynuować przesłanie dla ludzi od mistrza Bhakti Yogi. Bardzo proszę. I puedes ya hablar sobre Kali Yuga. Sobre Kali Yuga, no? Bueno, pues Kali Yuga, Kali Yuga es una era, to jest taka era que dura 432.000 años. Co ma 432 tysiące lat. Y es la era de Kali. I to jest era Kali. La era de la muerte. To jest taka era śmierci. La era de las guerras. To jest taka era wielkich la wojen. Era de las mentiras to y de las blasfemias. Dużo takich oszczerstw. La era de la no sinceridad, especulación. Dużo spekulacji jest w tym czasie. Fin, es una era terrible. To jest bardzo straszna era. Pero en esta era de Kali Yuga, ale w tej erze Kali Yudze, nosotros tenemos una gran kripa, una gran misericordia. My mamy jakby takie wielkie szczęście, taką porque kripę en esta era vino el señor Chaitanya Mahaprabhu. Bo w tej właśnie erze to przyszedł Chaitanya Mahaprabhu. 500 lat temu. Y él nos dio el Mahamantra. I on nam dał Hare Mahamantra. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare, Hare, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Este mantra, ta mantra limpia czyści todas las vibraciones negativas, wszystkie wibracje negatywne, todo el karma negativo, całą karmę negatywną, y te deja en una posición de paz interior, i cię zostawi w takiej pozycji spokoju wewnętrznego. Lo mejor es conocerte a ti mismo. Bo najlepiej to znać się ty sam, żeby się poznał. Si cada persona se conociera, jak każda osoba siebie pozna, no tendría ni la mitad de los problemas que hay, ni una cuarta parte. Nawet połowy problemów, które mamy, byśmy nie mieli tych problemów. Pero para eso tenemos que conocernos. Ale z tego musimy nas siebie musimy poznać. ¿Quién soy yo? Jakim ja jestem? ¿Qué he venido a hacer aquí en esta tierra? Co ja robię tutaj na tej ziemi? ¿Por qué estoy aquí? Dlaczego jestem tutaj? ¿Qué pasará después de la muerte? Co się potem stanie po tej śmierci? Pues todo esto se aprende en los Vedas. To wszystko się nauczymy razem z mistrzem duchowym z Dikshalini. Y esto es una enseñanza especial. To jest taka wiedza specjalna. Esta es la universidad del alma. To jest uniwersytet duszy. La universidad del mundo de toda la galaxia. To jest uniwersytet duszy tej całej galaktyki. Y de esta forma Kali Yuga no hace tanto daño. I dzięki temu ten Kali Yuga nie zrobi ci tak bardzo źle na twoje życie. A la persona que sabe seguir el sendero Vaishnava. Osobie, która wie, jak iść tą drogą darmy Vaishnavy. Porque lo que estamos viendo en este Kali Yuga. My widzimy w tej Kali Yudze. Guerra. Wojny. Estafas. Oszustwa. Invasiones de países unos con otros. Inwazje jednych krajów na drugie. Los más fuertes pegan a los pobres, a los más débiles. Silniejsze kraje dają na słabsze kraje atakują. Todo por el egoísmo wszystko, del petróleo. Wszystko jest interesy de los metales preciosos. Interesy też metali szlachetnych. En Oriente Medio, en Asia, tam w Azji, en África. Na też na krajach Bliskiego Wschodu. Estos w Afryce, los países que tienen krajach, potencia co mają hoy machacan a África a toda la parte de Asia y a todo el Azji mundo w ogóle, i cały świat. Y solamente por el poder y para conseguir dinero i tylko dla pieniędzy, manchado de sangre, które jest poplamione krwią. Eso hay que olvidarlo. To trzeba to zapomnieć. Eso hay que eliminarlo. To trzeba eliminować. Hay que poner el amor. Trzeba dać miłość. Porque sin amor, bez miłości, estos países que están kraje, muy fuertes se van a romper todo. Te kraje, które są silne, one się będą rozwalą się całe. Claro. Entonces hay que evitar todas estas guerras, todas estas muertes, też, jak się, y buscar la paz. Trzeba po prostu zapomnieć o tych wszystkich nienawiściach i szukać miłości i tego pokoju. Yo le mando un mensaje a todos los gobernantes del mundo. On wysyła przekaz dla wszystkich rządów wszystkiego całego świata. Amor, niech używają miłość. Que se dejen de tener problemas. Niech zostawią te problemy na boku. Que esto no sirve para nada. Bo to nie służy do el niczego. Dinero, pieniądze, lo material, wszystko co jest materialne, es temporal. Wszystko jest przejściowe. Y el que está muy grande, i kto cae. Jest duży, może upaść. Por eso es mejor, yo le aconsejo que practiquen el amor. Żeby oni praktykowali que miłość. Utilicen su enseñanza con amor. Żeby używali swojej wiedzy z miłością. Y la protección a otros países con amor. I żeby używali swojej protekcji na inne kraje też z miłością. Y así es la única forma de dar
un cambio. I żeby to się wszystko razem potem zmieniło na tym en świecie. Esta galaxia, w tej galaktyce. Para que no haya tantos problemas como hay ahora mismo en Kali Yuga. Żeby nie było tyle problemów jak obecnie w Kali Yuga. Pero esto es natural de esta era. A to jest naturalne wszystko z tego wieku. Simplemente tyle? Son los hombres buenos, los hombres sinceros. Ludzie, którzy są szczerzy, którzy są naprawdę dobrzy. Se desvían hacia el amor. Oni właśnie idą w kierunku miłości. Porque yo siempre he dicho. On zawsze powiedział. Que el que trabaja con amor, el que sirve osoba, con amor, służy z miłością, siempre gana la batalla. Zawsze wygrywa tą, jakby tą walkę. El amor vence al odio. Ponieważ miłość jest... El odio no sirve para nada más que para muerte y sangre. Miłość jest po prostu silniejsza od tych wszystkich złych cech, jak nienawiść. Así, y esta es, estos son los síntomas de Kali Yuga. To są symptomy Kali Yugi. No pasa nada. Nic się nie stanie. El señor si Krishna controla. Porque, ponieważ Krishna kontroluje to wszystko. Él controla todo. Nadie menea un pelo sin que él lo sepa. Nikt nie, nawet nie rusza ani włosa, jeżeli on tego, żeby on to nie wiedział. On po prostu claro. Wie wszystko o wszystkim. Tenemos, hablan mucho de una tercera guerra mundial. Wszyscy mówią teraz o trzeciej ahora, wojnie światowej. W tych czasach właśnie mówią o trzeciej wojnie. Pero todos están asustados. Wszyscy mają strach. Todos los gobernantes tienen miedo. Wszyscy, co rządzą krajami, mają strach. No va a ser el fin del mundo. Że nie będzie koniec el świata. El fin del mundo no acaba ahora. Eso no to nie es będzie cierto. Koniec świata. To nie jest prawda. Todos aquellos que hablan del fin del mundo. Wszyscy, co mówią, że będzie koniec świata, czy coś, to jest wszystko spekulacja wielka jedna. Muy grande. Wielka spekulacja. Lo que si empezara una guerra. Jeżeli się zacznie nuclear, wojna nuklearna. Pues, más de un 80% de la humanidad se perdería. 80% ludności się po prostu zniknie z mapy. Y los que queden pasarían muy mal. Co ci zostaną, to będą ciężko mieć po prostu na ziemi. Aunque así que mi mensaje es de paz, de amor. On daje taki jakby para przekaz todo, miłości para dla wszystkich, America, dla Ameryki, para Canada, dla Kanady, para Inglaterra, dla Anglii, para Israel, dla Izraela, para Irán, dla Iranu, para Rusia, dla Rosjan i para todos los países, i wszystkich krajów, Korea del Norte, jak i todo, Korea Północna, que abajen los humo, żeby swoje dymy zniżyły się, que no se son dioses, que żeby no nie myśleli, dioses, że są bogami, że tylko jest jeden Bóg, oni bogami nie są. Y lo que necesitan es comer más amor para żeby dar. Musieli zjeść więcej miłości, żeby dać więcej miłości. El amor es eso, la base principal de todo. Miłość to jest baza dla wszystkiego. Ese es el mensaje que yo le doy al mundo entero. Ten przekaz on daje dla całego świata w tej chwili. Y hoy más que nunca hace falta esto. I teraz właśnie potrzeba tego, tej miłości. Mucho amor, mucho dużo prema, miłości, dużo como prema. Decimos en India. Prema, 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 w Indiach prema, się mówi prema, prema, prema. Eso es. Prema Krishna. Ta miłość, tak. Tej amor. Premy, ten miłość. Ja mam takie pytanie. Ona ma, tiene una pregunta. W jakim okresie Kali Yugi jesteśmy? Ile jeszcze nam zostało tej Kali Yugi? ¿Qué etapa de Kali Yuga estamos y cuánto queda todavía nos Kali Yuga por delante? Pues estamos en los primeros 5000 años. Jesteśmy pierwsze 5000 lat w desde que murió el señor Sri Krishna. Od śmierci pana Sri Krishna. Cuando acabó la batalla de Kurusetra. Jak się skończyła wojna Kushuketry. Él se fue. On odeszedł z tego planu. Él viene cada milenio. On przychodzi każdy tam okres, każdy wiek przychodzi. Y esto es, esto estamos en los primeros 5000 años, como he dicho antes, ¿no? Przyszliśmy 5000 lat y nos już queda tej Kali-Yugi. I zostało nam 428000 años. 428000 lat jeszcze na zostało. 428000 años más o menos. Tak zostało do tego tej Kali-Yugi jeszcze. Czy Kali-Yuga wiąże się z boginią Kali? To się jakoś wiąże z boginią. Esto se conecta con diosa Kali? Claro. Tak, la tak. Diosa de la muerte. Ponieważ to jest bogini śmierci. Claro. Es conectada porque la diosa tak. Kali va a destruir todo. Con el señor Shiva. Ponieważ bogini Kali Shiva ona z Shivą razem oni zniszczą wszystko. El destruye todo. Shiva niszczy cuando wszystko. No hay armonía. Jak nie ma harmonii. Cuando no hay amor. Nie ma miłości. Él lo va a destruir todo. To Shiva po prostu niszczy wszystko. Esta es Kali Yuga, la era de la confusión, la era de la guerra, la era de la mentira. To jest era konfuzji, to jest era, w której dużo kłamstw, oszustw jest. My jesteśmy w fazie takiego recyklingu naszej planety, naszej galaktyki. To ta galaktyka i ta planeta się jakby recykluje, jakby odnawia. Que se renueva esta planeta. Claro que se renueva cuando termina esta era, viene la otra. Igual que, por ejemplo, primavera. To tak samo jak wiosna.
Tres meses. Después viene el verano. Potem jest lato, 3 miesiące. Después viene el otoño, otro 3 meses. Potem jest jakby jesień, 3 miesiące. Después viene otra vez el invierno. I znowu przyjdzie zima i znowu... Y ese círculo empieza otra vez de nuevo. I znowu się zaczyna ten tam cały system odnowego. Y esto pasa igual. I to tak samo. No es la primera Kali Yuga. To nie jest pierwsza Kali Yuga. Son miles de millones de Kali Yuga que ha pasado ya en esta tierra. Tysiące Kali Yuga, które przeszły przez tą ziemię. Czy ta Kali Yuga dotyczy tylko Ziemi, czy całej galaktyki? Esto solamente se refiere a la galáctica o la planeta Tierra nuestra? No, a la galaxia. Toda entera, todo el universo. Cała galaktyka. Całe uniwersum. Todo. Czyli to jest zbieżne z tym, że my po prostu no, przechodzimy ten recykling teraz, że wszystkie dusze przechodzą to oczyszczenie i te dusze, które są dobre... Todos almas como se renuevan ahora, y estas almas que son buenas, esas almas que son buenas o se van a los planetas superiores, te a la parte dobre, superior, idą planetas góry, espirituales, idą na planety o bajan a los Vaikuntas bajos. Albo dochodzą do planet Vaikunt niższych. Y de ahí pueden volver otra vez a la Tierra. I z tych Vaikunt niższych mogą znowu przyjść tutaj na Ziemię. Claro. A te złe? I estas malas personas, malas almas. Estas malas personas, pues está Sri Maharaj. Maharaj, Dharmaraj, no? Sí, no, este Yamaraj. Yamaraj. Yamaraj, que Yamaraj to es, jest... es el dios de la muerte, el semidios de la muerte, el que rige Bóg y el que controla. On kontroluje po prostu. Claro, es un semidios, es un semidios que... taki półbóg, który... Él, cuando las almas llegan, lo lleva a un sitio, lo lleva a otro. On eso zanosi te dusze w dane miejsce, del tu karma czy tam, de cada uno. W zależności od tego, co zrobiła dana dusza w swoim od życiu. Karmy, tak? Karma, tak, karma. Tak, tak, karma. Todo depende del karma. Wszystko w zależności jest od karmy. Mhm. Czy ci bogowie są źli? Ci, którzy niosą śmierć, czy oni po prostu czyszczą... Estos dioses son malos, que llevan este dios de la muerte y todo eso, o ellos simplemente llevan una función de limpieza. Claro, ellos llevan una función de limpieza, no, oni, no son malos. Oni nie są złe, ale oni jak mają taką funkcję, żeby czyścić. Aha, czyli mają funkcję nadaną tak, przez Pana tak, Krishna. To, tak, to jest po prostu funkcja nadana ich przez Pana Krishna. Czyli nie należy się bać tych czasów, tylko kierować serce w stronę miłości, w stronę Boga. No debemos que tener miedo de estos tiempos, solamente dirigir nuestro amor a Dios. Ahí está, sí señor. Tak, jest to prawda. No tenemos que tener miedo a la muerte. Nie możemy mieć... Ni tener miedo a la vida. Nie możemy mieć strachu przed śmiercią, ani przed życiem. Con amor, tylko służyć z miłością. A todo lo que nos reúne alrededor nuestro, a todo nuestro círculo. Wszystko, którzy są koło nas, żeby ich służyć po prostu. Servir con amor. Służyć z miłością tym ludziom. Mam takie pytanie odnośnie tego ognia, który mistrz pali cały czas, żeby spalać karmę. Ella tiene pregunta sobre este fuego, que tú estás quemando karma con este fuego que tú tienes encendido. Ese fuego que hay encendido es para la paz del mundo. Co on ma zapalone, to jest, żeby był spokój na świecie, żeby to był... Se encendió en Barcelona, to się zapaliło w Barcelonie w poprzednim roku. Y se mantiene. I tutaj go my podtrzymujemy ten ogień. Por la paz del universo. Żeby był spokój w la całej energia galaktyce. Que se manda es energía positiva. To energia, która się wysyła, to jest energia pozytywna. Porque hay magos que mandan energía negativa. Bo są pewni tacy magicy, którzy nosotros, wysyłają negatywne energie. Ale my Guru Vaishnava, no podemos mandar energía negativa. Nie możemy wysyłać negatywnych energii. Es imposible. To jest niemożliwe. Siempre mandamos zawsze lo mejor. Wysyłamy to najlepsze, co jest. Aunque te hagan daño, o, chociaż ci nawet źle ludzie życzą i no robią ci źle, to ty nie patrzysz na to złe, zawsze jesteś z miłością. Porque el que hace daño es el que va a pagar el karma negativo. Bo ta osoba, co zrobi źle, to ta osoba zapłaci tą negatywną karmę. Claro. Entonces nosotros no tenemos problema. My nie mamy żadnych problemów. Nunca. Con amigo o con enemigo. Ani z przyjaciółmi, ani z nieprzyjaciółmi. Eso lo mejor. To najlepsze, co może być. El que lo hace mal, co recibirá el mal. To będzie miał reakcję negatywną. Recibirá bien. I ta osoba, co zrobi dobrze, będzie miała dobrą reakcję. No podemos culpar a Dios. Nie możemy dać całą winę na Boga. Es un mensaje para los ateos. To jest dla ludzi, którzy są ateistami. Dios no tiene culpa de nada. Bóg nie ma winy Eres za nic. Tú. To ty. Mírate masz. A ti. Ty zobacz siebie wewnątrz, co ty masz. Entiéndete, compréndete. Zrozum się ty, sam się musisz zrozumieć. Y verás que hay un Dios que existe. I zobaczysz, że Bóg istnieje. Y que te protege. I co ci daje protekcję. Y que te ayuda. I ci pomaga. Y que te quiere. I który cię kocha. Ese es Dios. I to jest Bóg. Dios no es negativo. Bóg nie jest negatywny. Entonces un guru Vaishnava que guru está con Dios, który no jest Bogiem, negativo. On nie jest negatywny, ten guru. Nunca hace daño a nadie. Nigdy, źle nie robi dla nikogo. Aunque le
Digan de todo. Chociaż mu mówią cokolwiek. No hay problema. Ja mam pytanie nie ma na problemu. Temat Diksha. Czym jest Diksha? ¿Qué es Diksha? Czy ona ma związek ze spalaniem karmy? ¿Y qué esto tiene alguna relación con quemar karma? Pues claro que sí. Tak, to ma... Nosotros en los Vedas tenemos dos gurus. My w Vedach mamy dwóch guru. Siksha guru. Siksha guru. I Diksha guru. I Diksha guru. Siksha guru es el la persona que te acerca a Dios, que te habla de Dios. Siksha guru jest osoba, która ci mówi o Bogu. O te habla del cristianismo, del islam o de los Vedas. O islamie mówicie o Vedach. Eso pueden ser montones. To puede może tener, wiele. Tú puedes tener un Siksha guru 2, 3, 4, 5, 10, 20. Może być Siksha guru 20 nawet. Pero Diksha guru no. Ale Diksha guru nie. Diksha guru es uno solo. Diksha guru jest tylko jeden sam. Es el que te da los mantras milenarios on en las orejas. Wiekowe mantry daje na uszy. El que te protege. Ci daje protekcję. El que te ayuda. Ci pomaga też. El que rompe hace romper el samsara. On ci niszczy samsarę. La rueda de nacimiento y muerte. Koło odradzania się w tym świecie materialnym. Pero eso ocurre cuando el devoto. To jest tylko kiedy bhakta. Siempre está unido a su guru. Zawsze jest ze swoim guru. Si no hay unión con el guru. Jeżeli nie ma tej unii z guru. No puede hacer nada. Nie może nic zrobić. Crea karma. Tylko robi karmę. Ile jest obecnie mistrzów duchowych, którzy mają możliwość dawania diksha? ¿Cuánto es maestros espirituales que de verdad pueden dar una diksha? ¿Cuánto ellos están? Pues eso no lo sabemos porque to nie wiemy tego. Habrá montón que sean fidedigno, que tengan un paramparam bueno. Którzy mają linię paramparam dobrą. Hay muchos grupos, są duże, aunque grupy, sean de los Vedas, no, son Siksha guru, no Diksha guru. Są tylko Siksha mistrzami, a nie są Diksha mistrzami. Claro, y el Diksha guru es el que es el que representa al señor Sri Krishna. El representante fidedigno de Krishna. Diksha guru to jest taki mistrz, który reprezentuje najwyższą osobę Boga tutaj na ziemi. Claro. To właśnie Diksha guru to jest nasz mistrz. I Siksha guru, tu puedes ser Siksha guru de cualquier persona. A ty możesz być Siksha guru dla jakąkolwiek osoby. Ja też mogę być Siksha guru. Siksha guru nie może przekazać Diksha nikomu? Nie, nie może. Comprende? Tylko wiedzę może dać. Mistrz może przekazać Diksha, czyli wyciągnąć kogoś z koła samsary i spalić mu karmę, tak? Tak. Czy coś na temat tego palenia karmy mógłby mistrz powiedzieć? Jak, znaczy w sensie... Jak wygląda to palenie karmy u swoich uczniów? Czyli, że co oni z nimi się dzieje? Z kim? Z karmą? No z karmą i z uczniami, jak mają tą karmę spaloną. ¿Qué pasa cuando como tú quemas esta karma? ¿Y qué pasa con tu discípulo cuando tú quemas karma? ¿Tú puedes explicar sobre eso? Yo le quemo el karma. On spali tą karmę. Al discípulo que es correcto. Uczniowi, który jest dobry, który jest słucha go. El discípulo que hace caso omiso de mi mensaje. Jeżeli tam jakiś uczeń no go słucha, który nie słucha go po prostu. Pues no le puedo quemar el 100% el karma. To nie może 100% spalić tej karmy tego. Tej, le quemo tej porque el guru es misericordioso, es bueno. Guru jest bardzo dobry dla swoich entonces uczniów. Le ayuda un i poco, pomaga trochę tam, pero no 100%. Uczniowie, ale nie jest na co 100%. Yo ayudo 100% on pomoże al devoto que sigue takiemu bakcie, który po prostu przestrzega la filosofia Vaishnava. Filozofii Vaishnava. I la forma de vida Vaishnava. I formy życia Vaishnava. A ese sí le ayudo 100%. A takiej osobie to on pomoże na 100%. Y eso le pasa, ahí se quema el karma. I tam się pali total. Ta karma. Totalnie. Spala tą karmę. Al otro se le ayuda, pero no igual. A drugiej osobie może pomóc, ale nie tak samo. Eso es. I to jest tak właśnie. Czyli należy przestrzegać zasad Vaishnavy, tak? Tak, należy przestrzegać zasad Vaishnavy, żeby ta karma została na 100% spalana. Jakie konkretnie są te zasady? ¿Qué principios estas son que hay que seguir? Pues lo primero que hay pierwsze, que, co trzeba zrobić? Lo primero que hay que hacer para que el guru pueda quemar karma? Żeby guru spalił tą karmę, co pierwsze trzeba zrobić? Tienes que encontrar al guru e iniciarte. Spotkać guru i inicjować. Esa es la primera base. To jest pierwsza baza. Después seguir los potem, consejos del guru. Potem po prostu słuchać instrukcji mistrza. Y estar relacionado con tu guru Maharaj. Mieć relację z mistrzem duchowym. Después no tomar alcohol, nie pić alkoholu, ni toxina, nie tabaco, żadnych narkotyków, carne, żadnych papierosów, medicamento, nie mięsa, żadnych nada lekarstw, de esto. Nic z tych rzeczy. Lekarstw też nie. I medicamentos tampoco. Tampoco. Też nie. El primer médico
pierwszy lekarz. Es Krishna. Dam Krishna. Él es el primer médico. Cuando tú tienes amor, jeżeli ty masz miłość, él te da amor. Y tú nunca estás enfermo. I ty nigdy nie jesteś chory. Nunca. Jesteś chory. Nigdy. Przez 23 lata byłeś chory kiedyś? Ella me pregunta que estuve enfermo. Jak byłem z mistrzem, to oczywiście nie. Nie byłeś nigdy chory, jak byłeś z mistrzem, nie, tak? Nie, nie. Przez 23 lata służby. Nie, nie byłem chory. No to jest świadectwo. Haribol. Haribol. Rady.